Cześć, tu Kazus. Dzisiaj rozpakuję dla Was grę firmy Ubisoft Watch Dogs w wersji kolekcjonerskiej Dead Sec Edition. Edycję tę można nabyć w naszym kraju w cenie około 420 zł, co nie jest zbyt wygórowaną stawką za tak obszerną wersję. Dobrze, więc zaczynajmy. Trochę to zajęło, ale daliśmy radę. Dobrze, a tak więc zaczynajmy. No, dość oryginalnie zapakowane. Włożymy to na bok. Spróbujemy to spakować. O, jak przyjemnie. Połóżmy. Dość wygodne opakowanie. Dobrze, co tutaj mamy? No, steelbooka do wersji. Sprawdźmy, czy coś jest w środku. Nie. O, miejsce na trzy płyty. Czyli można się domyślać, że pewnie dwa miejsca na płyty z grą. Jedna na soundtrack. Zapakowane w styropianowe opakowanie. Zapewne to jest figurka. Zaraz sprawdzimy. Tak. Figurka Edena Pierce'a, bohatera Watch Dogs, solidnie wykonana. Tutaj podpis od Ubisoftu. Płaszcz lekko porusza się, też wykonany z plastiku, dobrej jakości. Broń ani telefon nie jest do usunięcia. Bardzo dobra figurka, porządnej wielkości. Co jeszcze? Chyba artbook. Tak. Tworzenie. T-Dog, którego może będzie można pograć w edycji Season Pass. Bardzo ciekawe, dużo stron. No, naprawdę dobre wykonanie. Co jeszcze? Grę mamy tutaj. Tak. Co dalej? O, mapę Chicago. Coś, co powiem, najbardziej mnie interesowało w tej wersji. Jak będzie wykonana. Że podobnie zapakowana jest w edycji GTA 5. Wygląda dość ciekawie. Umiejscowione są, gdzie są sklepy z bronią, z broniami i poradni. Sklep. Dobrze. Dziękuję. Tak. Spróbujemy to zapakować, tak jak było. Soundtrack. W nim 13 utworów skomponowane przez Briana Reitzela. Co jeszcze? O, znaczki. W foliowym opakowaniu. Poprzypinane.
Bardzo ładnie. Tak, symbole tutaj. Tego dokładnie jeszcze nie wiem, a wiadomo, że to są od Aidena. Co jeszcze mamy tutaj? A, znaczki do rozszerzonej rzeczywistości. W opakowaniu. Pokażę najlepiej wszystkie. Mamy Defelta, Claire Little, Aidena Pierce'a i T-Bone'a. Dobrze, chyba to by było na wszystko. Nic więcej nie znajduje się tutaj w tej wersji. Kody oczywiście do dodatkowej zawartości znajdują się w płycie, w pudełku. Doxa. O, powiem, że wam, że pudełko jest dość solidnie wykonane. Ciężkie samo w sobie. Dobrze. Więc co znalazło się w tej edycji? No, figurka Aidena. Znaczki. Soundtrack. Mapa Chicago. Karty do rozszerzonej rzeczywistości. I oczywiście płyta z grą. Artbook. I metalowe opakowanie Steelbook. Dobrze, dziękuję za uwagę. Może w niedługim czasie, jeżeli uda mi się zdobyć nagrywarkę, wrzucę gameplay z gry. Nie wiem, kiedy to nastąpi, ale mam nadzieję, że jak najszybciej. No, więc bardzo dziękuję wam i zapraszam na kolejne odcinki. Dziękuję.